Ewangelista Jan w 5 rozdziale opisuje taką sytuację, że Jezus przyszedł nad sadzawkę owczą. Ja to tak mam sobie wyobraźnię, jakoś nigdy tam nie byłem fizycznie, ale tak z tego opisu wynika, że 5 krużganków prowadzi do tej sadzawki. Tam jest pełno ludzi chorych, sparaliżowanych, chromych, niewidomych i tak dalej. I w którymś momencie przychodzi na tą sadzawkę Jezus i podchodzi do człowieka, który, Jan pisze, że 38 lat był już chory, sparaliżowany. I Jezus zadaje mu bardzo dziwne pytanie, dla mnie dziwne. Czy on chce, żeby był zdrowy? I ten człowiek odpowiada w sposób niezwykle taki przejmujący dla mnie. On mówi, Panie, nie mam człowieka, który by mnie doprowadził do wody, wtedy kiedy ta woda się porusza. Wierząc, że kiedy woda się porusza i pierwszy człowiek, który tam się dostanie, po prostu zostanie uzdrowiony. I we mnie, w mojej głowie jest to właśnie to stwierdzenie tego człowieka, który wokół siebie miał pełno ludzi, na wyciągnięcie ręki uzdrowienie i on mówi, Panie, nie mam człowieka. Mówię o tym w ramach rekolekcji akademickich. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tak jest, że każdy student, każdy człowiek ma wokół siebie po prostu pełno ludzi. Tysiące ludzi, nie? Najmniejszy uniwersytet, najmniejsza politechnika, najmniejsza jakaś wyższa szkoła, to są setki, tysiące ludzi, sale wykładowe pełne, korytarze pełne, akademiki pełne i może tak się wydarzyć, że wielu ludzi, wielu akademików, wielu studentów, mimo tego, że ma tylu ludzi, ma to doświadczenie, nie mam człowieka. Miałem taką możliwość przez 5 lat być duszpasterzem akademickim, więc to moje funkcjonowanie i życie ze studentami było... ja dzisiaj Bogu za to naprawdę bardzo serdecznie dziękuję, bo to był dla mnie bardzo piękny czas. Ale zauważyłem wtedy też, że jest wielu studentów, którzy mimo tego, że mają tylu ludzi obok, po prostu są sami. Doświadczałem bardzo dużego bólu. Zadawałem sobie takie pytanie, co można zrobić w ogóle, żeby ten człowiek, który jest w tłumie, naprawdę nie doświadczał samotności, nie doświadczał bólu właśnie z tego względu. I przychodzą mi właściwie dwie podpowiedzi. Jedna to jest taka, że potrzeba zrobić, niezależnie od tego, jakie się ma usposobienie, jaki się ma charakter, jaki się ma temperament, po prostu zrobić jako pierwszy krok do tego, żeby po prostu odezwać się do kogoś, kto jest obok mnie. A druga rzecz, to jest rzeczywiście, mimo wszystko, przekraczając swoje jakieś słabości, być gotowym na to, że ktoś drugi mnie po prostu zaczepi, zapyta o coś, poprosi o coś, zaprosi do czegoś. Kochani, wierzę i życzę każdemu studentowi, w ogóle każdemu, żebyśmy mieli naprawdę otwarte oczy i nie bali się otworzyć ich, otworzyć swoich ust, otworzyć trochę swojego serca, stracić coś po to, żeby być z ludźmi. Myślę, że to nie potrzeba wielkiej obserwacji takiej rzeczywistości, że my po prostu naprawdę jesteśmy, i nawet wiary nie potrzeba głębokiej, żeby wiedzieć, że my wszyscy tęsknimy za tym, żeby mieć kogoś, kto moglibyśmy nazwać przyjacielem, kogoś, kogo moglibyśmy nazwać dobrym kolegą, dobrym kumplem i to niezależnie, czy to jest to, że idziemy razem na imprezę, czy się razem modlimy, czy razem płaczemy i rozkminiamy jakieś trudne sytuacje. Wierzę w to bardzo, że będąc w pewnej społeczności, akademickiej chociażby, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tworzyć więzi, żeby tworzyć relacje, żeby przekraczać też siebie, a nie tylko tłumaczyć, że ja już po prostu taki jestem, ja się boję, ja się lękam. Ja wiem, że jak ktoś tego słucha i ma właśnie takie usposobienie, to może go to nawet denerwować, ale masz inne wyjście. Kochani, wierzę, że ten nowy rok akademicki, nowy czas, który Bóg nam daje, jest właśnie po to, żebyśmy z otwartymi oczami, z otwartym sercem próbowali być z ludźmi i z nimi tworzyć więź. Wierzę w to, że tak jak Bóg jest Bogiem w trzech osobach, jest miłością, to Bóg zaprasza nas do tego, pokazując nam, zobacz, daj Ci tego człowieka, tego, tamtego. Wiem, że to nie jest proste, ale wierzę, że człowiek naprawdę, drugi człowiek jest naprawdę darem. I myślę, że jeżeli nie wszyscy, to wielu z nas ma takie doświadczenie, to, które ma ten człowiek, który 38 lat cierpiał na swoją chorobę i mówi, Panie, nie mam człowieka, choć miał tych ludzi dookoła pełno. Kochani, życzę Wam, życzę Tobie, żebyś doświadczył przyjaźni, bliskości, więzi i wyjdź jako pierwszy do tego zadania, bo to jest zadanie i powołanie. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego na budowanie więzi i relacji. Niech będą najpiękniejsze, najbardziej wypełniony pokojem i zaufaniem. Wszystkiego dobrego.